Witam wszystkich serdecznie w środowym odcinku. Dzisiaj, kochani, co prawda, pająki będą dość małe, ale nie bójcie się, będzie naprawdę ciekawie, ponieważ zbliżymy się do... Przede wszystkim Celadonia. Ona teraz jest w stadium L3. Niestety jeszcze mi nie zrobiła żadnego gniazda i trochę się o to martwię. W każdym razie postaramy się nakarmić spensety na ultra makro. Dodatkowo, moi drodzy, mam tutaj paręnaście sztuk Hylus Diardi L2. To są te największe skakuny na świecie. I tak się składa, że wszystkie te skakuny będą na sprzedaż już jutro na krakowskich targach terrorystycznych, na które serdecznie chcę Was zaprosić, ponieważ między innymi i ja będę miał tam stolik. I tak jak mówię, i skakuny będą na sprzedaż, z tym, że nie robię żadnych rezerwacji, po prostu kto pierwszy, ten lepszy. Jedna sztuka L2 będzie kosztowała 45 zł. Dodatkowo, a jak żeby inaczej, moi drodzy, będę również z kalendarzami, także każdy, kto będzie chciał sobie kupić osobiście ode mnie kalendarz, to będzie jutro taka możliwość. A cała reszta, która niestety na targi krakowskie nie dotrze, nic się nie stało, zapraszam do maila poniżej, wystarczy do mnie napisać, że chcecie kalendarz, a ja odpisuję mailem zwrotnym, jak to zrobić. A co w dzisiejszym odcinku poza Celadonią i skakunami? No więc, kochani, ja tutaj mam jeden genialny i eksperymentalny pojemnik, który dostałem od swojego patrona. I ten pojemnik jest przystosowany do hodowli avicularii. Niestety muszę Was zmartwić, ponieważ te pojemniki nie są nigdzie dostępne w sprzedaży, a są genialne, ale o tym za chwilę. Drugi pojemniczek, który dostałem od Bioterru, i do tych dwóch pojemników powędrują dwie avicularia Minatrix. Jak pamiętacie, ja zamawiałem trzy avicularia Minatrix jakiś czas temu. Niestety jedna padła. No, czasem tak się zdarza z młodymi avicularyami. Natomiast te dwie wyglądają na okazy zdrowia, także one dostaną nowe domki. I w związku z tym nic więcej nie mam do dodania, a może jeszcze, nie wiem jak tam dźwięk, zauważyliście, że jest inny, ponieważ testuję takie cacko. I to jest, słuchajcie, zmiana komfortu mojego życia, bo to jest mikrofon połączony z mikroportem, działa bezprzewodowo i kupiłem to tak naprawdę tylko i wyłącznie na wyjazdy, bo na specjalach potrzebny jest dobry dźwięk, a nigdy go nie miałem, zawsze to był problem nosić duży mikrofon i w końcu Rode wychodzi naprzeciw takim ludziom jak ja i stwarzają coś takiego, więc to jest teraz w ramach eksperymentalnych audio, nie wiem jak ono wychodzi, bo pierwszy raz tego dotykam. A jeszcze przy okazji pochwalę Wam się, że teraz też nagrywam na nowym obiektywie, który również został kupiony na wyjazdy, bo generalnie większość dochodów z kalendarzy postanowiłem inwestować w sprzęt. I mam jeszcze takie ciche marzenie kupić wypasiony obiektyw do makro, ale to zobaczymy, jak mi pójdzie sprzedaż kalendarzy. Także jeśli chcecie wspomóc kanał i chcecie, żeby była lepsza jakość, to zamawiajcie te kalendarze, bo to dzięki nim kupuję sobie lepszy sprzęt. Tak sytuacja wygląda, koniec informacji. Pamiętajcie, że jutro jest giełda w Krakowie. Wszystkich tych, którzy są z Krakowa i z okolic Krakowa i nawet z Małopolski, zapraszam na tą giełdę, bo będzie fajnie. Na Krakowie zawsze jest fajny klimacik, mega mi się podoba to, że Tomek, organizator, zawsze zamawia burgerownię, także jest food truck z burgerami, to jest spoko. No i z czołowych pajęczarzy przede wszystkim będzie Spider Shop, więc myślę, że warto wpaść. To tyle, zabieramy się do roboty. Zacznijmy sobie podrostkami avicularia Minatrix, więc moi drodzy, wyglądają one w ten sposób. Gdzie się kryje pierwsza sztuka? No, pod wieczkiem, a jakże gdzie indziej. Ja już, słuchajcie, opatentowałem hodowlę avicularii w matchboxach i ich po prostu nie dokręcam. Widzicie? On jest totalnie odkręcony. Wiem, które matchboxy są z avicularyjami, więc automatycznie biorę je od dołu, a nie za wieczko, bo jakbym pociągnął za wieczko, to by się po prostu otworzył. Z tego względu, że za każdym razem, kiedy chciałem im otworzyć gniazdo, to trzeba było kręcić wieczkiem. No i tym samym oczywiście całe gniazdo się twiksowało i tam można było nawet tego pająka zgnieść. Więc stwierdziłem, że nie będę ich zamykał, tylko kładł i od wtedy całkiem nieźle się dogadujemy. O, widzimy ją tutaj. Pokaż się mała bardziej troszkę. Myślę, że to już tak L4 będzie. Kupiłem jako L1 i to jest pierwszy raz, kiedy mam avicularię Minatrix i strasznie się z nich cieszę, wiecie. One będą bardzo ładne. W sensie są zwolennicy i przeciwnicy avicularii Minatrix. Mi się one mega podobają i tak naprawdę to one jakoś diametralnie tej barwy swojej nie zmieni w stosunku do tego, co widzimy. Ten ornament na odwłoku pozostanie, więc też można powiedzieć, że jest to trochę wyjątkowa avicularia, prawda? Dobra, przełóżmy sztukę numer 1 i zobaczcie, co tu się dzieje, bo to jest totalne szaleństwo. Mój patron mi to podarował. Niestety nie pamiętam imienia, za co przepraszam, ale dzięki Ci, bo naprawdę to jest najlepszy pojemnik, jaki widziałem w życiu do hodowli avicularii. Zobaczcie, na podłożu mamy materiał, niestety nie wiem jaki. W każdym razie podobno on nie gnije i bardzo dobrze trzyma wilgotność, więc możemy sobie sprawdzić, jak on tą wilgotność w ogóle wchłonie.
No, wygląda na to, że momentalnie. Fantastycznie. I zobaczcie, otwieram pojemnik w połowie. Dodatkowo tutaj już jest wszystko pięknie stworzone wręcz po to, żeby awikularia chciała tutaj siedzieć. Jeszcze ma wentylację, więc naprawdę fantastyczny pojemnik. Szkoda, że nie ma takich w ciągłej sprzedaży, bo ja obstawiam, że to byłby murowany hicior, naprawdę. I sam bym to promował, serio, bo no, to jest coś cudownego. No i dobra, przełóżmy sobie sztukę numer jeden. Potem makro oczywiście będzie, nic się nie martwcie. No jaki mały stworek. W takim razie ją zamykamy. No nie no, to jest genialne, naprawdę. Natomiast drugi pojemnik to jest ten odbioter. To jest jakiś tam mały zestaw pajęczarza. Odpakowywaliśmy sobie go na ostatnim odcinku. Więc tutaj pójdzie sztuka numer dwa. O, tutaj jest większy bunkierek, dobra. Ło, wow, ty jesteś taka inaczej ubarwiona, bym powiedział. Czyżbyś miała być przed wylinką? O, jaki jestem napchany na maksa szkrabek. O, jaka fajna. Dobra, ty też wędruj tutaj. Dobra, moi drodzy, będziemy się przepinać na inny obiektyw, a swoją drogą dajcie proszę znać w komentarzach, czy zauważyliście jakąś lekką różnicę jakości w tym kadrze, bo ten kadr jest nam doskonale znany, natomiast zawsze nagrywałem to na innym, słabszym obiektywie i może teraz na przykład to namacalnie jest lepsza jakość, nie wiem. Oceńcie sami i bardzo chętnie poczytam sobie komentarze na temat tej jakości stąd, z takich kadrów, jak i tych dotyczących audio, no bo mikrofon też jest nowy. No więc kochani, kolejna będzie Celadonia i już teraz mówię wam, że totalnie się podekscytowałem, ponieważ ten widok, który my tu widzimy, a mianowicie pajęczynę pomiędzy dwoma kawałkami kory, to jest widok, który i ja, i wy widzimy pierwszy raz. Mega się cieszę, bo ona nie chciała sobie zrobić gniazda, a teraz już widzę tutaj ewidentnie, że jakaś sieć powstała. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, ale w związku z tym niestety tej kory teraz ruszyć nie możemy, żeby wygonić Celadonię. Ona siedzi, już wam pokażę w którym miejscu. Tutaj, widzicie? Taki niebieski akcent. Tam jest Celadonia i możemy postarać się ją na przykład skusić małym świerszczem bananowym, którego tutaj postaram się tak o pajęczynę, wiecie, pozaczepiać trochę. O, moi drodzy, Celadonia chyba go chce dorwać. O kurde, nie zdążyłem puścić, ale złapała tego świerszcza, tylko chyba się wystraszyła, że nie chce się on wciągnąć, ale zaatakowała, widzieliście, nie? Wiecie, teraz tak czy siak ja tego świerszcza zostawię i jeśli ona go raz zaatakowała, to za drugim razem też to zrobi. Tylko po prostu później, prawda? Dobra, nie stresujemy jej. Ja uważam, że operacja jest zakończona sukcesem, ponieważ zobaczyliśmy na ułamek sekundy odnóża Celadonii. Dodatkowo zobaczyliśmy jej nowy obrzęd, także fantastycznie. A teraz przechodzimy do wisienki filmu i karmimy skakuny. Jakby ktoś jeszcze zastanawiał się, jak duża jest L2 Hyllusa Diardi, no to proszę bardzo, tak właśnie wygląda L2. Mu tu świerszcza i poczekajmy na rozwój sytuacji. Co prawda zgniotłem troszkę za bardzo świerszcza, no i mało ruchu wykazuje, aczkolwiek może skakun by się na niego namyślił. No, nie patrz na nas, skakunie, bo tam świerszcz czeka na ciebie. Co prawda jest twojej wielkości albo i większy. Niemniej uważam, że powinieneś go owszamać. Skakun ewidentnie zauważył przyszłą ofiarę. Czy skakun wykona skok? Czy może też nie? Nikt tego nie wie. Następne sekundy będą decydujące. Skakunie, ty się rozglądasz, jakbyś co najmniej czekał na mnie, że ci pomogę. No widzisz, gdzie jest ofiara, jest jeszcze zgnieciona, więc możesz śmiało atakować. Skakun tak powolutku, z dystansem podchodzi do przyszłej ofiary. Czy wykona skok? Czy może po prostu podejdzie? O, i mamy to! O, jakie to było szybkie! Dobra, zbliżamy się. No, powiem wam szczerze, że nawet mój makroobiektyw ma problem z nagrywaniem skakuna, który ma... Czekajcie, ja tak luknę. No, powiem wam, że długość ciała 2 mm. Bez patyczkowania się. Ale spróbujmy podejść bliżej. No i to jest absolutny maks, jaki mogę wyciągnąć ze sprzętu. No, ale oczka widzimy, nie? Dobra, zobaczyliśmy pierwszą sztukę, to przejdźmy do kolejnej. Oto przed nami drugi skoczek. I leci świerszczyk. To jest to, na co czekałeś po wylince. O, będzie skok? Mamy to! Znowu się udało, dobra? Zbliżamy się jak najszybciej. Proszę mi powiedzieć, dlaczego to jest takie słodkie. Ja nie wiem. Ale są mega te skakuny, a jeszcze dla tych wszystkich, którzy niestety nie dadzą rady sobie kupić go na giełdzie ode mnie, no bo jest ilość ograniczona, to nie martwcie się, bo ja sobie zostawiam 4 sztuki i ruszy projekt skakun. No i obstawiam, że za jakieś 8 miesięcy będzie bardzo, bardzo dużo młodych na sprzedaż, więc na spokojnie, na każdego przyjdzie pora.
O, jaki ja jestem mały szkrabek i takiego wielkiego świerszcza upolowałem na dodatek. Dobra, kochani, oglądaliśmy skakuny, to jeszcze na szybko zaglądnijmy do Avicularia Minatrix. Oto przed nami spaśluch Minatrix. No ja obstawiam, słuchajcie, że ona będzie liniała bardzo niedługo, bo też kolory są takie, no można powiedzieć, wyblakłe. Także no obstawiam nieuniknione. Jeszcze zwracając uwagę na ten odwłok, który jest niebagatelnie duży. Jaki baniak, co ja z nią zrobiłem. Dobra, kochani, na dzisiaj będziemy kończyć. Mam nadzieję, że film wam się podobał i że wszystko było w porządku. Jeśli tak, no to nie zapomnijcie zostawić tej łapki w górę, wiadomo. Pamiętajcie o tym, że kalendarze są ciągle w sprzedaży. Wystarczy napisać do mnie na maila, który znajduje się pod filmem. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia już w środę. Hej!